Pomyślałem, że zrobię mały filmik o różnych roślinach. Jeżówki. Wiadomo, motyle to uwielbiają, ale pszczółki też. Proszę zobaczyć. Tu mam jakiś żuczek się pasie. Gówniarz jakiś. Co tu można powiedzieć? No patrzcie. Co nie? Czyli pszczółki lubią. Tutaj zauważyłem, że takie różowawe, takie bladoróżowe te obnóża są. O, tutaj masz pszczółka, jest akurat uciekła. Bladoróżowe, takie pomarańczowawe. I tu mam ciekawostkę. Mianowicie pająk. Widzicie go? On czyha na ofiary. Dziwne, bo o, tu jest mniejszy jeszcze. Dziwne, bo on jest w kolorze... O, tu następny, taki żółty, mały. On jest w kolorze białym i go strasznie widać. Tu jakiś żuczek, jeszcze jeden. Czy widzicie, jeżówki to jest źródło... Źródło jedzenia, życia dla wielu, wielu zwierząt. No, motyl tu bidula, już taki wymęczony, ale... Ojej, ależ go szkoda. Ale daje radę. Zobaczymy, co na jasnych jeżówkach. No, bo to były zwykłe. Ale to mam, że na przykład na tej jest dużo pszczół. Słychać, jak bzyczą? Proszę. Jest pszczół sporo. Tutaj mamy jakąś żółtą. Coś tam sobie zbiera. Dobra, na jasnej jeżówce co się dzieje? No też są. Proszę, pciełka jedna. Druga. Trzecia. No, jest ich tu sporo. No i żuczek się pasie. Jeszcze jedna pszczółka. No, jeszcze jedna. No, także, o, tu fajnie widać obnóże takie kolorowe. Fajnie widać, jak one tutaj ciągną ten nektar. Dobra, o co chodzi, bo u mnie jest teraz tak, że od dwóch dni gryka dopiero zaczęła coś dawać. Zaraz przejdziemy do uli, to wam pokażę, jak latają. No, jeszcze wam po drodze pokażę, jak co z dynią. To jest kwiat dyni. Jest na wysokości moich tutaj, mojego półpasa prawie. Patrzcie, co tam pszczoły na dnie robią. Wyraźnie coś tam ciągną. No, z tego dyni nie będzie, bo to jest kwiat wysoki dosyć. No, wiadomo, on tu wyrósł. Słuchajcie, taki gildyjas wyrósł. Wysoki na 1,20 m, może trochę lepiej. No i siedzą w środku pszczoły. Ja nie myślą wychodzić. Tankują nektar ostro. Ja ciekawe, czy w innych kwiatach też tak będzie. Tu są zamknięte już. No tu siedzi bączek, o, w środku i tankuje. Czyli te kwiaty, kurcze, dyni, ściągają pszczoły. Teraz patrzcie, co tu się dzieje. Nawłoć jeszcze. O, tu już jakieś tam pojedyncze. Ja nie wywalam na włocie. Gdzieś u mnie rośnie, to zostawiam. Wiadomo, to jest chwast, zarośnie wszystko i tak dalej. To i tak jest taki trochę ugór, więc... W zasadzie u mnie dżungla to jest wszędzie. To zresztą widać. No, popatrzcie sobie, jak tu gryka. No jest południe, więc zaraz ta gryka się skończy. Dzisiaj nie było słońca widać, tylko jest parno. W miarę parno, powiedzmy, jak na ostatnie dni. Popadało w nocy. No nie widać, nie chcę bliżej podchodzić, bo wiadomo, gryka nie jest radosna, jeśli chodzi o podejście za blisko wylotka. No tam, to tu może też będzie widać, jak latają. No, w każdym razie ostro dają od rana. Dobra, tu jeszcze jeden wlotek. Jak się przyjrzycie, to widać wyraźnie, jak one po prostu, jak dużo ich wraca z pola. Na moje warunki to jest bardzo dużo. Ostatnie dwa tygodnie gryka kwitnie tutaj niedaleko. Zanosiło się, że będzie super zbiór z gryki. Natomiast no, z gryki wyszła lipa, z lipy też wyszła lipa. No i z gryki miałem nadzieję na dobre efekty. Niestety susza zrobiła robotę i nie było w ogóle nektarowania. Dopiero dwa dni teraz latają rzeczywiście z gryki. Tego tak dobrze nie widać, ale dużo pszczół wraca z pola. A tak samo w tym ulu tutaj. Powrotów jest dużo i większość nektar targa. I sporo jest też obnóży piłkowych. Na razie się mną nie interesują. Przyjdzie moment, że się zainteresują, dostanę dzidę. Dobra, koniec. Gryka. Gryka w trakcie. Trzymajcie kciuki, żeby tak z tydzień potrwało chociaż. Bo jak się nie zmieni pogoda i nie będzie
i się nie zdarzy, to z gryki zero miodu. Tam w ulach jest praktycznie sucho. Teraz te dwa dni to mam nadzieję, że troszkę ponosiły. Mam nadzieję, że tam mokro się zrobiło w ulach. Koło weekendu zajrzę i zobaczę. Trzymajcie się.